Witam was tutaj, cześć, chciałem znać. Zapraszam was na kolejny odcinek z Iskana z PlayStation 4 Mass Transit. I tak, dzisiaj przypominam was o głosowaniu w ankiecie proponowanego scenariusza. Dziś zaczynamy od Tajnapsa. Tak, to jeszcze nie jest Tajnaps. Tutaj tylko przypominam, jak wygląda nasze miasto i za chwilę będzie jeden z większych węzłów w naszym mieście. Nie wiem, czy nawet jeden z największych. A mianowicie tutaj. Tu będzie całkowicie to wszystko przebudowane i już widzę, że trochę się mi to nie zmieści. No to trudno, co tu dużo będę mówić. Będzie to kompletnie wszystko tu przebudowane. Zaczynając od tego, że tu nie będzie zjazdów. Te dzielnice będą mniejsze, ale będzie taki tu przejazd, że tu nie będą się miały prawa robić korki. No na przykład tutaj się robią korki, bo tu są światła akurat, ale pomijając takie irytujące miejsca, jak na przykład to było gdzieś tutaj, to tutaj całkowicie nie będzie korków. Dobrze. To dużo mówić. Zapraszam was na timelapse'a. Mam nadzieję, że mi się to uda. Uda ci się, uda, spokojnie. Ja wierzę w ciebie. Chociaż jak robiłem ten węzeł, to z góry mówię, że miałem takie momenty, kiedy się naprawdę zastanawiałem, czy mi się to uda. Ale udało się, wygrałem. Dobrze, teraz on się powinno pojawić tam na części przynajmniej ekranu mój rysunek, szkic. Według którego właśnie tutaj wymyśliłem sobie, jak co i jak ma to wszystko wyglądać. Jak widzicie, ten rysunek rysowałem ponad tydzień, nie wiem, około 2 tygodnie miałem, a spędzałem przy nim naprawdę dużo czasu. To jest węzeł, tak go wymyśliłem, to jest jakiś, nie wiem, to jest sztuka nowoczesna, to jest jakaś cud architektury, który wymyśliłem tutaj, ale mniejsza z tym, ja tu chcę zaznaczać na ekranie. No i tak, mam nadzieję, że zagłosujecie. Jakby coś, teraz się trochę mniej tego wszystkiego pojawia, bo nagrywam Awizonosz, przygody Awizonosza. Już na pewno się pojawią chyba raczej w tym tygodniu nawet. Oczywiście to będzie jako premiera i jeszcze będzie zwiast. Jak widzicie, mamy już tu ładny, wyburzony kawałek ziemi. I z góry mówię, w dzisiejszym odcinku tylko tym się zajmujemy. Tylko przebudowujemy tutaj cały ten nasz ośrodek. Niestety nasza tutaj jedna z tych właśnie, ta dzielnica tutaj handlowa, prawie cała pójdzie. Trochę będzie przybudowana, no ale no trudno. Ogólnie miałem taki moment przez chwilę zwątpienia, kurczę, jakie to jest wielkie, jakie to zrobię. Podstawową rzeczą oczywiście jest teren, musi być wszystko w jednolitej powierzchni. Dzięki temu mamy o wiele prostszą tutaj całą edycję tego wszystkiego budowania. I z góry wam mówię, że ten cały węzeł, który budujemy, on naprawdę jest wielki, całkowicie bezkorkowy. Ja wiem, jaki jest już wynik, jest rzeczywiście bezkorkowy, chociaż trzeba zrobić jeszcze drobne poprawki. Drobne. Które wy tutaj nie zobaczycie, ja jeszcze ich też tam nie zrobiłem. No, ale jest wielki, naprawdę korki już się go nie czepiają, ale jest naprawdę wielki. Bardzo duży i kosztowny. Widzicie ten budżet? 367 tysięcy? Jego nam nie starczy na ten cały węzeł. To jest po prostu, to jest akurat straszne. To jest akurat straszne. Dobrze, jak widzicie, sobie najpierw to składamy tutaj wszystkie pasy. Tak, żeby tutaj to całkiem dobrze szło. No i tutaj po 3 pasy, w jedną, w drugą, w trzecią. I żeby się tutaj wszystko połączyło w miarę cacy, cacy, co nie? Tu jest jeszcze wyjazd z tego miasta i jeszcze jeden kafelek ziemi trzeba będzie kupić. I tym kafelkiem ziemi chyba będzie w następnym, jakoś w najbliższym odcinku ankieta właśnie, gdzie będziecie głosować. Przypominam o głosowaniu, już mówiłem, przed chwilą się powtarzam, na nasz nowy scenariusz. Mam nadzieję, że wybierzecie jakiś jeden fajny. Zresztą dużo już głosów z tego, co pamiętam, było, ale i tak mówię, żebyście głosowali wszyscy, bo to tutaj chodzi, bo jest wam więcej, nie wszyscy głosujecie, może tego, że nie możecie, ale jak możecie, to głosujcie, serio. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze, tutaj nad tym wszystkim, tak jak tam było na tym rysunku, będzie jedna taka długa droga, która będzie to wszystko przejeżdżać. To taki będzie ekspresówka, co nie? Ona będzie wymieniać całkowity ten węzeł. Tak samo jest z tą główną autostradą. No tutaj już tak nie będzie, bo tutaj to akurat mniejszy będzie ruch. I tu ogólnie tworzymy nową autostradę, taką jeszcze wyjazdową, o której wam mówiłem chyba wcześniej. O, tutaj dokładnie. Tu będzie taka nowa autostrada, która będzie się łączyć tam nasz przemysł i tam nowe dzielnice będziemy też budować już w przyszłości, nawet nie wiem, czy w kolejnym odcinku. Trochę się będzie działo. Jak już słyszycie, muzyczka jest, no nie City Scanners, PS4. Najpierw było Country Road Radio. Country Road Radio. A teraz mamy oczywiście Secret Agent Clank, tego nie mogę nam zabraknąć, tak? No i tak, jak widzicie, gdyby nie Mass Transit, bym tego węzłu całkowicie nie zbudował. Bo na 3 i 1 pasówce autostrady to jest po prostu tragedia, żeby coś takiego wymyśleć. A ja tutaj używam 3, 4, 2 i jeszcze w 2 kierunkach. My tu korzystamy ze wszystkich możliwości autostradowych.
A te miasto to, wiecie, jest od podstaw tak zrobione, żeby tutaj no się działo, więc no, co tu dużo mówić. Ogólnie czekam na jakiś nowy dodatek do City Skylines PS4, bo tak trochę coś długo nie ma. Mam nadzieję, że się pojawi, mógłby się pojawić właściwie, bo na Xboxie są niby te mody, ale to i tak nie zwalnia ich z tego, że mają się tutaj pojawiać nowe rzeczy. No, jak widzicie tutaj, ja buduję ten węzeł całkowicie, więc prawie całkowicie tak jak było na kartce, więc jak widzieliście to, co było na kartce, to będziecie mniej więcej widzieć, jak to będzie tutaj też wyglądać. I tak, my tu budujemy na razie główną część, czyli główne pasy, które jadą przez sam środek, ale z góry wam mówię, że jeszcze tam na tej kartce, co tam mogliście zauważyć, jest jeszcze jeden pas, który idzie w kosmos. To jest jeszcze taki dookoła, takie rondo wielkie, które ma też się nie kotkować. Tak, wiem, rondo to od razu może myślimy, a kotek będzie. Ale nie, ja tutaj będę tak robić to, żeby się nie kotkowało. Tu ogólnie to teraz póki co to ja robię to, ja jeszcze o tym nie wiedziałem, jak to budowałem, a to jest póki co to tutaj, co ja robię, to jest naprawdę bardzo prosta jeszcze rzecz. Później, jak ja tu szukałem miejsca, żeby coś zbudować, to wtedy było to tragicznie. Wtedy rzeczywiście było już naprawdę źle. A tutaj to nawet całkiem jest jeszcze miejsce. No. I tak. Oczywiście też nie ma jak to nasze ukochane bugi w City Skylines. Oczywiście, że ich tutaj nie mogło zabraknąć, tak jakby nie było bugów, to proszę was, co to byłaby za gra? To nie byłoby City Skylines, tak samo jak Minecraft bez bugów, to też by nie był Minecraft. Minecraft się kiedyś pojawi, nie wiem jeszcze kiedy. Na razie muszę po kolei, a mam dosyć dużo nowych pomysłów na nowe odcinki, więc próbuję je spełniać, bo jak to mówią, niezrealizowany pomysł to jest najgorszy pomysł. Lepiej robić swoje pomysły niż to, co jest normalnie. No, tak, mam nowy pomysł na nową serię, która też się pojawi. Mam nadzieję, że przy świętami zdążę, bo wam raczej się bardzo spodoba. I materiał polityczny też jakiś, mam nadzieję, że świąteczny przed świętami się pojawi. Mam już nawet pomysł na temat czego. Może nawet dwa się pojawiłyby jeszcze w grudniu, ale to jest trudne, żeby się dwa odcinki. Dobra, nieważne. Nie mówmy o tym, czego nie jestem pewien. Jak widzicie, tutaj są bardzo irytujące. No, widzicie. Akurat tego bez modów nie da się nigdy zrobić. I to jest właśnie najgorsze. Aczkolwiek mi się później to udało jakoś tam zrobić. Ale no, widzicie, jaki to jest. To jest po prostu tragedia. To jest tragedia, żeby coś takiego zrobić. O, na przykład tutaj mi się ładnie udało zjechać tutaj w dół. No, prawie ładnie. Czekaj. Ja wierzę w ciebie, Awizynosz. Ty to zrobisz. I to nawet dobrze. Dobry jestem. Ty to zrobisz. I nawet dobrze. O Boże. No. Tutaj pasy ładnie popodciągane. Jakby coś tutaj, to jakiś czas są takie pit stopy, co nie? Są takie przecięcia. Chodzi o to, że wiecie, jak ja nagrywam takie coś, to ja też co jakiś czas muszę spojrzeć na kartkę. A ja w takiej pozycji siedziałem, że nie było to nawet takie proste. I co chwilę muszę patrzeć, żeby patrzeć, czy tutaj jest dobrze wszystko poukładane, no. No, ale na szczęście się udało co chwilę dobrze. Oj, kończy nam się Secret. Kończy nam się Clank, zaraz będzie jakiś kolejny utworek. O, było. Aż ty. Kurczę, no. O, Mod Nation. Ale no, to i tak nie pomoże nam tutaj przy tym tempie i jeszcze przy tym, jak mi tutaj w ogóle gra nie pomaga. Widzicie, jak to jest irytujące. To jest tak irytujące. To Wy dobrze, że nie słyszycie, co ja tam mówiłem, krzyczałem przy nagrywaniu tego. Bo to dobrze, że wam to wyciszyłem. A nie, po prostu mikrofon odczepiłem. Ale to jest po prostu. Nie, to jest tragedia, to jest tragedia, to jest tragedia, to po prostu tragedia. Pomijając, że to strasznie mi się tutaj rusza, bo byłem tak nabudowany, że chciałem to szybko zbudować. A i tak wiecie, ile ja to budowałem? Cały węzeł budowałem 2 godziny. Dlatego się nie pojawi żadna zwykła część. Ale 2 godziny, no słuchajcie, 2 godziny to jest najdłuższy węzeł, jaki budowałem. Ogólnie to jest najdłuższy, że jedna rzecz, którą budowałem. Nawet lotnisko, nie, dobra. Ale na PS4 to tak, bo lotnisko na City Skylines PC, to rzeczywiście może dłużej budowałem. Ale to było lotnisko, to się nie liczy, tak? To było na PC, więc to się nie liczy. Ogólnie w poniedziałek pojawi się na pewno Industries, może się pojawi jeszcze nowy scenariusz. Nie mam, nie powiem wam tego, tak? Z góry wam mówię, że nie wiem. Dobra, tak, zrobimy skocznię. Skocznia imienia Adama Małysza. Dobra, tutaj pamiętam, o właśnie, że mi tutaj ładnie się udało wejść. I tak jest taka skocznia trochę do góry. Tutaj ludzie mi, o ludzi, jej, ha, jej, nie. Zwykle jak widzicie, tutaj cały czas te samochody jakieś jeździły wcześniej, tutaj sobie zostawiłem, żeby na nie popatrzeć trochę. Jak tutaj stoją, o widzicie, w powietrzu i takie różne
No nie, nie, to jest po prostu, a to jest akurat piękne, jak wyburzasz się i coś w tobie pauzy, to jest po prostu... tego się nie da po prostu przebić. No a tutaj całkiem dobrze. Tu mają być chyba dwa pasy zjeżdżające. Tak? Czy... Nie, jeden. Okej, okay, dobra, jeden to jeden. No a, zdubrzysz się dobrze. Okej, okay, dobra, mamy to dobrze. No i mamy zrobioną już główną część. Teraz najtrudniejsze, teraz ta wyższa część. Teraz jest ta wyższa część. I przy tej wyższej części, tak samo jak na kartce, jak ją rysowałem, dłużej siedziałem. Bo na kartce chciałem tego ominąć. Chciałem jak najbardziej... Bo przez to bardzo dużo tej części miasta wyburzamy. Ale no, w końcu się zdecydowałem i nie jest aż tak źle, powiem wam. Nie jest aż tak tragicznie. Tutaj akurat już teraz będę więcej patrzeć na kartkę. Słynnego nie tylko ja rysowałem tą wersję kartkową. Jeszcze jedna mi osoba pomagała. Tam przy zakrętach i przy różnych tych rzeczach. No ale mniejsza z tym. Tak. Teraz mi się przypominają te lekcje, na których to rysowałem. Nieważne. Tutaj musimy zrobić to tak mniej więcej. Tutaj, tak, tu był ten zakręt. Czekajcie, ja sobie wyjmę tą kartkę, bo ja przecież ją tutaj mam. I będę sobie mógł na nią patrzeć, czy ja tutaj dobrze robię, czy źle. Proszę bardzo, tu jest kartka. Dokładnie. Czekaj. O, dokładnie. Tak. Na kartce to jest trochę bardziej zwężone, bo mi miejsce się kończyło, co nie? Natomiast tutaj musiałem to tak zrobić, żeby się wszystko zmieściło i było wszystko tacy wspaniale, tak? Z góry wam mówię, oglądajcie do końca, bo na końcu jest podsumowanie. A jak mówię podsumowanie, to powinniście już wiedzieć. Podsumowanie u mnie się ostatnio utrudnia timelapse, tak? Wracamy do timelapse'ów. Trochę szkoda, że ich przez jakiś czas nie było, ale no. No, gda, no, kurczę, no, weźże się, opanuj. Weź to, że się zbuduj dobrze. No, tak jak mówiłem, na kartce było trochę za mało miejsca. Tutaj musiałem trochę to poszerzyć. Co dobrze, że jest poszerzone, bo wtedy mają trochę więcej miejsca do zmieniania pasów. No tutaj, tu się uda. Ja ci to mówię, uda ci się. O, widzisz, udało się. Tylko jeszcze tutaj z naszymi ukochanymi bugami. Ale się uda. Co, aż się zastanawiam, czy te bugi jeszcze są na PC, bo już nie pamiętam trochę, ale... Ale sądzę, że raczej na pewno, no to proszę cię. Nie byłoby tych bugów, usunęliby jakieś bugi, no chyba nie. Bez przesady. No, i tak, tutaj jak widzicie już całkiem dobrze jesteśmy na zaawansowanym poziomie tego, co tutaj robimy na... no tutaj, tak. I tu już jest prawie wszystko. O, proszę bardzo, tutaj jeszcze jeden zjazd. Tutaj w dół. I tu powiedzmy, że jest w miarę teraz na tą chwilę zdobione wszystko. O właśnie, jeszcze tylko ten zakręt trzeba będzie naprawić. Nie wiem, czy go tutaj teraz zrobiłem dobrze. Przy tym zakręcie najdłużej chyba siedziałem z tych wszystkich, bo on jest akurat bardzo irytujący i zakręcający, tak. Nie, to było jeszcze... Nie, to jeszcze później go ulepszyłem. Tak. No a tutaj lekki zakręt, tutaj lekki zakręt. Okej, dobra, tu się udało. No i teraz druga część. Teoretycznie już... A nie, to jest ta trudniejsza część, ale zrobiłem ją o dziwo szybciej. To jest akurat dziwne. Tą trudniejszą część zrobiłem szybciej. Tu się trochę zawiesiłem, bo nie wiedziałem, jak to kurczę na końcu zrobić, ale... Ale na szczęście wiem. Na szczęście jestem pomysłowy i skoro wymyśliłem tak obłędny węzeł, to mogę resztę zrobić, co nie? No, tutaj, o, dokładnie. Z tego mam ludzie naprawdę bardzo lubią korzystać z tego węzłu. Pomijając przemysł, który trochę został odcięty, i trochę ich zbyt bardzo połączyłem i trzeba jeszcze przypomnieć, jeśli trochę posiedzieć, to jest całkiem nieźle. No dobra, mówiłem rzeczywiście, że nie ma prawie w ogóle tunelów. Jest tutaj jeden tunel, a to już jest ten wjazd od dzielnicy, więc on trochę się nie liczy, tak? Zresztą on i tak tutaj został z takimi fajnymi rzeczami tutaj, trikami zrobione, że nieważne. No, tutaj ta górna część, tutaj ten nasz górna część węzła się będzie jechać, tutaj przemieszczać, co nie? Aby to całkiem ładnie przyjechało. Jak słyszycie, mamy tutaj też trochę, oczywiście, no, musiało być City Skylines Industries, muzyczka, tak? Synthetic Down Radio, też bardzo. Ogólnie te radio są fajne, znaczy te, co ja kupuję, nie wiem, nie kupiłem wszystkich, tak, ale... Ale chyba kupiłem wszystkie, biorąc pod uwagę to, co kupiłem na PC i na PS4, tak mi się wydaje. Albo jak, a nie, jazz nie mam jeszcze. I koncerty. No to może jakiś tam, pomijając tam parę jakichś takich trochę mniejszych, chociaż jazz bym chętnie posłuchał też sobie. Taki może być relaksujący. Okej, dobra, tu mi się udało. No i tu będzie właśnie ten wyjazd autostradowy z tej strony. Kurczę, ale mi nogi już tutaj latają, no... Ajajajaj. No. I tak najlepsza rzecz jeszcze jest na koniec, przy której będziemy długo siedzieć. No i tutaj jest już całkiem dobrze. Teraz trzeba tylko wszystkie drogi podłączyć ze sobą. Te autostrady, czyli na przykład to tutaj. Trzeba podłączyć tutaj to z tym i to z tym. Widzicie, no bo ten środkowy pas w końcu musi zjechać
wjechać do tych pasów. No i tutaj właśnie tak zrobiliśmy, że one tutaj się rozjeżdżają tutaj. I tu jest akurat jeden właśnie z tych minusów, który się zrobił, bo tutaj ludzie lubią strasznie z tego korzystać, aby zawracać, aby skręcać na przeciwny pas autostrady. I ja z tym będę walczyć, mam już pomysł jak to zrobić, ale musiałbym przysiąść przy PS4. A dzisiaj tego na pewno nie będę robić. Dzisiaj, w sensie no, w sensie w niedzielę. Ojejku, idę do szkoły. Oj, sprawdzę z matmy. Dobra, nieważne. Jakoś powiedzmy, że sobie poradzimy. No i... Nie no, sprawdzian matny, proszę cię, będzie łatwy. Geometria. Tutaj się powinno do całkiem dobrze porozjeżdżać. Tutaj nasz środkowy pas, tutaj właśnie... Akurat tu był problem, tak? Tu był problem taki, że nie chciał to wjechać ładnie, tutaj pięknie, tak jak ja to lubię. I trochę musiałem z tym podyskutować. Oczywiście wyłączenie linii pomocniczych bardzo pomogło, więc... Później nie było po prostu takich już problemów. Co jakiś czas niestety trzeba je włączyć jeszcze, ale... Pomijając to, o, tu mi się w ogóle włączył czas. Tak. I tutaj pełno, po drodze jak tam bawiliśmy się, to było tych, jak one się nazywały, słupów zniszczonych podczas burz. Tak, taka ciekawostka. Przechodzimy tutaj do drugiego już nagrania. Tu będzie zjazd do, jak widzicie, ta autostrada tam idzie dalej. Tam dalej będą nowe dzielnice, mieszkalne. Tak, mieszkalne, tu będą mieszkalne, bo tu mamy przemysł, to będą sobie ładnie tutaj mogli dojeżdżać. I tu będzie jeden z jeszcze z tych naszych ukochanych dworców centralnych. Tu będzie z kolei dworzec pewnie przejazdowy, bo tu będzie wjazd do miasta, a przy wjazdach do miasta chcę zrobić właśnie takie duże dworce, żeby tutaj to wszystko ładnie tutaj odkorkowało i przejmowało cały ruch tutaj trochę tych wjazd, tych, z tych wjazdowych, co nie? Tam się rozjeżdżało i tego typu różne tam bajery, rowery. No dobra, no i tak, tutaj się to będzie... Tutaj właśnie chciałem podłączyć to całkiem ładnie, tutaj musieliśmy wyburzyć mały jeden kawałek, no... na dzielnicy, ale po wyburzeniu tego kawałka tu jeszcze był problem z tą wieżą, ale no, mniejsza z tą wieżą. Sobie wszystko poukładamy. Oczywiście Country Radio najlepsze, słuchamy sobie go. Tutaj ulepszyliśmy w końcu do trzech pasów, bo stwierdziłem, że to się mi bardziej przyda, żeby wszyscy jechali tędy. Niestety nie chcieli wszyscy jechać tędy, bo znaleźli skrót. Tak, to tak jest, niestety. Kiedy Cities znajdzie skrót, to Cities lubi skrót, a nie ciebie. No, i oczywiście tutaj nasze drogi, które były pod spodem. Znaczy, wcześniej były to tunele, a teraz, ponieważ tutaj cały węzeł, nie wiem czy zauważyliście, w większości miejsca jest on nad. On jest trochę nad. No to mogliśmy tutaj całkiem ładnie. I tutaj właśnie, nasz problem autobusowy, i jeszcze go tutaj nie rozwiązałem do końca najlepiej, ale my tu całkiem go teraz przeniesiemy. I ta, zobaczcie, ta linia kolejowa, ona tu wcześniej jechała wiaduktem. Teraz może jechać tutaj pod spodem, bo tam po prostu nic nie ma i tutaj ładnie sobie wyjeżdżać. Ja powiem, że nawet to bardziej mi się podoba niż to, co było wcześniej. I tak samo nasze autobusy teraz mają tutaj specjalny zjazd i nie będą aż tak bardzo nam korkować tego węzła, jak to było wcześniej. Oczywiście ten węzeł tutaj, tak jak jest teraz, to nie zostanie, ale mniejsza z tym. I tak, włączmy sobie czas, żeby tutaj już sobie jeździło. A, Forza mi zła. Zobaczcie, ile Forzy mamy. Kończyła mi się Forza i wziąłem kredyt za chwilę. O, na przykład tutaj tu długo walczyłem, żeby to wybudować ładnie. I w końcu to inaczej musiałem wybudować. Zobaczcie, jestem na minusie. I co? I kredyt, proszę bardzo, kredyt musiałem wziąć, no. No nieładnie. No dobra, no mniejsza z tym. Tutaj był problem i zrobiłem w końcu tunel, tak. No niestety, ale tu tak gra chciała zrobić, żeby mi się to nie udało, że w końcu no musiałem ja z nią wygrać, a nie gra ze mną. No i wygrałem, proszę bardzo, jak ładnie. Tak samo tutaj zrobiliśmy połączenie tych dwóch dzielnic ze sobą i tą dzielnicę. Tutaj na przykład to co jeździło wcześniej, a to jest jeszcze autobusy, dobra, nieważne. Tu będą autobusy miały ładny wyjazd. I tu gdzie był wcześniej tunel, teraz proszę bardzo, może ładnie sobie droga jechać. Pomijając te słupy, które są w różnych miejscach, to całkiem ładnie tutaj ulepszyliśmy dojazd teraz. No, proszę was, mają aleje, mogą ładnie dochodzić, przychodzić i jeszcze w parku tutaj chodzić. Teraz jest idealnie dla nich. Oczywiście światła trzeba było wyłączać. No i najgorsze, kolej jednoszynowa. Przy tym to ja tu dopiero będę siedzieć. Tak teraz patrzę, że ten odcinek nawet będzie taki w miarę wymiarowy, bo ile on trwa? Cały odcinek trwa 30 minut około. O, no to całkiem ładnie mi się tutaj udało. A zobaczcie, 30 minut, a to są tylko i wyłącznie timelapsy. No prawie tylko i wyłącznie, tam w jednym miejscu. I tu jest najgorsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Przy tym nawet krótkim kawałku, chyba z godziny się nie wiem, jak nie dłużej. To jest po prostu, to jest tak irytujące miejsce. Wy tu musicie, czy wy to widzicie? Ja sobie uznałem, że ta kolej nie będzie jechać na okrągło, tylko przejdzie tędy. I zobaczcie, udało się. Jest taki bug,
że, nie, to nie jest nawet bug. Jest takie miejsce, gdzie oni przyjeżdżają, tylko że ja chciałem to zrobić tak idealnie, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyglądało, że kurczę, no musiałem tu wszystko wyburzać i tak długo siedzieć przy tym, że no kurczę, no... Ale się nakręcam. No, że to tak wyszło, jak wyszło, no. I miał mało tego, że to zrobiłem to samo na, po drugiej stronie. To jest jeszcze lepsze. Dobrze, ale teraz mi też nie chce to wejść. Czemu? Tak, to jeszcze było w takich miejscach, że to tylko w niektórych miejscach działało. O, dobra. Nie będziemy robić takiego zakrętu. O, tutaj ładnie. I tutaj wrzuć nam ten mały park, proszę bardzo. No, bo tam był jakiś park. I tutaj się dopiero zaczyna, a Wizono zaczyna swoją zabawę. I weź tu spróbuj. Przecież tu musi się udać tak samo jak po drugiej stronie, co nie? Jak wiecie, jak myślicie tam techniką tak jak ja, to dojdziecie do końca po długim, bardzo długim czasie. Bardzo, bardzo, bardzo długim czasie. I to jest niestety kiepskie. To jest niestety bardzo kiepskie. Że po bardzo długim czasie. Dobra. Wracamy do Secret Agent Clank i próbujemy z tym walczyć. Ja tu próbowałem na różne sposoby tak zrobić tutaj, dojechać i tak dalej, i w ogóle cuda nie widy na gwoździu, ale no. W końcu mi się udało, no poczekaj, no spróbujmy. Zbyt stome zbocze, miejsce jest zajęte, no weź się ode mnie odczep, anarchii, nie mogę włączyć, no. Sorry, no, klawisz mi się zaciął. O, widzicie, udało się, wygrałem. Tylko, że ja tutaj miałem taki pomysł, że ja to chciałem ładnie zrobić. I tu był mój problem. Tu był mój problem, że ja to chciałem zrobić ładniej. Tak. Tak, a wizerz. Kurczę, no żeś ty... No, niestety, ale tak. Ale wyburzyliśmy to, co przed chwilą siedzieliśmy długo. Czyli to tutaj. I chciałem walczyć jeszcze raz z tym, tak. Jeszcze raz, od zera. Nie, no bo po co? Przecież tu wszystko było dobrze, tylko nie, bo jest nieładnie. Musimy to jeszcze raz od początku sobie przykręcić, bo to kurczę nieładnie wyglądało, no. A może weź rzecz prosta, a nie skrętna, bo krętną to nigdzie nie dojdziesz. Serio. Ja ci to mówię, a widzę już. Jestem z przyszłości i ci to mówię. Widzisz? Posłuchałeś mnie i proszę bardzo, jak widałeś. Tutaj sobie oczywiście ładnie to podłączmy. No nie mów mi, że tam się nie da. No i tak, oczywiście nasze tutaj przystanki, które tutaj były, musieliśmy naprawić tutaj w miarę z góry mówię. No i proszę bardzo, tutaj ładnie drogi podciągaliśmy, nasze tutaj drogi te z jednoszynówką na górze. No i tutaj akurat całkiem ładnie tą jednoszynówkę, gorzej było z tym, że tutaj, o, tu jest na przykład bardzo ciekawy zakręt, mi się zrobił, ale mniejsza z tym. Tutaj taki na przykład też był ciekawy. Gorzej z tą linią, że ta linia nie chciała się tutaj przeskoczyć, tam bo ona tam wystrzeliła gdzieś, nie wiadomo, o, tutaj to. No, ale żeby odreagować i nie zajmować się tym, to czym się tutaj zajęłam, rzecz? Czymś innym. A, tutaj autostradami, tak. Podciągnęliśmy tutaj im drugi zjazd. Wjazd na autostradę tutaj im zrobiliśmy. Odtąd, bo akurat tam jest mały ruch i stwierdziłem, że no, w sumie może być. W sumie czemu nie? Why not? No, tylko że no oczywiście to też zajmuje czas. A nasz węzeł ten, a nasza auto tam, nasza kolej jednoszynowa nie zechciała nigdy. W ogóle z naszych postulatów musieliśmy po prostu usunąć naszą linię. W tej samej ekstrawersie tylko musieliśmy po prostu to wyburzyć. No, proszę bardzo, całe miasto było niezłe. Ale po chwili mogliśmy tutaj już z powrotem jeździć i byli wszyscy zadowoleni, przeszczęśliwi. Handel tutaj chciałem, żeby wrócił. No, czy wróci, to dowiemy się później, tak? No, już widzę, że się zbliżam do końca. Czyli do was już tam gadam ponad 20 minut. A nagrywam przed chwilą odcinek. Ajajaj. Dobra, zaraz będę jeść po prostu zupę. Tak, tutaj miałem jeszcze wspaniały pomysł, ale to się dopiero później skopnąłem. Żeby zobaczyć, tutaj jest, bo tu podnieśliśmy trochę grunt i tutaj ten wiaduk był kompletnie niepotrzebny. O, proszę bardzo, teraz będę jechać dołem. I tak samo tutaj był problem z tą autostradą. Stwierdziłem, że można to wszystko przecież ładnie podłączyć pod ziemią, bo tu jest za mało jeszcze węzłów, co nie? Tu jest wszystkiego jeszcze za mało, to trzeba jeszcze bardziej tym pokręcić i żeby to było się jeszcze więcej działo. No właśnie, no. No i pokręciłem to jeszcze bardziej, o, na przykład tutaj wyburzyłem te nasze druty wspaniałe. Tak, oczywiście, już na zupę mam jeść. Nie, skończę nagrywać, dopiero później pójdę. Nie ma. Ze mną się nie dyskutuje. Bo to ja mówię, jakie są warunki. Dobra, no i tutaj proszę bardzo, ładne zakręty. Wszystkie światła powyłączane. Tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, całkiem ładnie tutaj z tego korzystają. Ale z tego będzie większy ruch, jak tu podłączymy do reszty dzielnic. Tak, to wiadomo, to wtedy tutaj po prostu wybuchnie. Tutaj będzie eksplozja radości wszystkich. Patrzcie, tutaj będę zły, jak my wybudujemy jakąś
gruntownie tutaj te dzielnice. Ale mam nadzieję, że tak nie będziemy. A jak widzicie, tutaj na przykład przemysł bardzo ładnie, potężnie tutaj jeździ. Tutaj wszystkimi tymi węzłami i w ogóle się tutaj kręci, więc... tak. No, tutaj całkiem ładnie to wszystko się tutaj ogólnie dzieje, no. Co by tu naprawdę dużo nie ma ludzi. Tu jest naprawdę całkiem ładnie mi się tutaj udał ten węzeł, pomijając ten tutaj zakręt, przy którym tutaj jeszcze posiedziałem. Tak, tu stwierdziłem, że byłoby świetną rzeczą, żeby tutaj mieli zjazd. No i to akurat było dobre, zdecydowanym pomysłem. Tutaj autostradowy. O, proszę bardzo. Ale miałem jeszcze lepszy pomysł, chyba jednak go nie nagrałem. Żeby tutaj zrobić jeszcze jeden zjazd. Czekaj. A nie, nagrałem go. Tutaj na przykład zrobiłem wyjazd. Pomijając to, jak on tragicznie wygląda, to go tutaj zrobiłem. Drugą niestety Sony nie chciało mi się to zrobić, więc... No cóż, przegrałem, ale no, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę i poczekać do końca, bo za chwilę zaczynamy naszym timelapsem. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale, który to będzie już prawdopodobnie w poniedziałek, jakiś tam, no nie wiem co to będzie, no. Pewnie City Skylines Industries. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć w figurę i ten dziwny znaczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Check it out now.